Dzień dobry Państwu, witam w programie Piłkarska Famijada. Witam uczestników, ale oczywiście na początek opowiem żart. Jak nazywa się płacz małego raczka? Wycieraczka. Było miło, mam nadzieję, że zawodnicy dobrze wprowadzili się do turnieju. Przedstawię teraz kapitanów obu drużyn, kandydaci na piłkarzy oraz piłkarze. Podejdę może do tych młodszych. Xavier, przedstaw proszę swoich zawodników. Moimi podopiecznymi będą Maciek Brutniczuk i Bartosz Wdowik. Witamy, brawami. Jesteśmy na... Zdarza się, błędy się zdarzają. Proszę. A u nas wszystko na spokoju, nie ma takich. No, zwykle jest tak, Bartek u mnie jest. Brawo, przywitajmy w drugą stronę. Panowie, na wstępie szybko oczywiście objaśnię zasady tej zabawy. Mamy panowie 5 pytań. Każde pytania mają swoje odpowiedzi. Ilość odpowiedzi uzależnia nas od tego, ile padło odpowiedzi w naszej ankiecie. Gramy do 3 zwycięstw. Także mam nadzieję, że każdy zna zasady Familiady. Dlatego też zapraszam w pierwszej kolejności w tej chwili kapitanów drużyn. Idziesz z nim. Proszę się przywitać, choć w tej chwili może COVID, nie, może nie będziemy się bawić. Ok, panowie, kto zna odpowiedź, ten oczywiście. Znam. Proszę. To teraz Xavier ma szansę na to, żeby odpowiedzieć trafnie. Tak, ręce proszę trzymać, tak, oczywiście, w ten sposób, brawo, brawo, panowie, dobrze. Pilnujemy się. Panowie, szybka odpowiedź, który z piłkarzy jego ma najpiękniejszą fryzurę? Proszę, pierwszy tutaj. Ja. Brawo, najbardziej punktowana odpowiedź. Zapraszam do swoich. Brawo, brawo. Brawo, naprawdę jestem zaskoczony tak szybką odpowiedzią. Zapomniałem jeszcze dodać, że to pytanie ma 5 odpowiedzi, dlatego też jadę dalej. Mystek jako drugi w kolejności. Ja typuję Bartka Wdowika. Bartek Wdowik, tak? Mamy taką odpowiedź. Pytanie przechodzi dalej. Bodvar Bodvarsson. Również jest taka odpowiedź. Panowie, jeszcze mamy dwie odpowiedzi. Łysy. Niestety... A 3 razy, tak? Tak, panowie, proszę, następne. Typuję Pepika. Pospisil. Niestety. Panowie, my tam możemy się w tym czasie naradzać, oczywiście. Proszę tam robić to cicho. Bartosz. Bartosz Bida. Korrekt. Mamy taką odpowiedź. Panowie, została tylko jedna odpowiedź. Mamy na to 3 sekundy, nie przeciągamy. Maki dawaj. Ajajaj, teraz pytanie przychodzi. Już jesteśmy po naradzie, panowie? Jesteśmy. Nasza odpowiedź to... Wyjadło. I... Korrekt! 1-0, panowie, dla kandydatów na piłkarzy. Może też powiedz teraz przy tej okazji, jaka jest nagroda. A tak, może rzeczywiście przedstawimy to, żeby nie było zaskoczenia. Nagrodą będzie darmowy karnet na siłownię, tutejszą oczywiście, oraz usługiwanie na najbliższych posiłkach w ciągu jednego dnia. Sporo powiedzieliście. Ważne, żeby to wiedzieć przed finałem. Zapraszam kolejnych zawodników, w tym wypadku Mystek oraz Maciek. Zapraszam. Przechodzimy do następnego pytania. Panowie, to pytanie ma tylko 3 odpowiedzi, dlatego też mam nadzieję, że będzie to krótko. Kto ze sztabu szkoleniowego odpowiada najbardziej z... Przepraszam bardzo, 2 ręce są na tym, powtarzamy jeszcze raz. No jak było? No właśnie, oderwane wcześniej. Nie można podnosić. Ale nie można się... Suche dowcipy. Aj, tu proszę bardzo. Trener Jarosław Kocz. Kurna, brawo, najwyżej punktowana odpowiedź. Proszę, zapraszam do swojej drużyny. Bartek, przechodzimy do ciebie, ale tak oczywiście zanim zaczniemy odpowiadać. Jakie, Bartoszku, jakie jest twoje hobby? Czy to jest tylko piłka nożna, czy może też coś innego? Piłka nożna i koszykówka.
No. Nie wiem czemu. Zastanawiam się. Bartek, nie będę dalej ciągnął tej odpowiedzi. Ale dobra, wracając już do turnieju. Bardzo bym prosił zawodników już o koncentrację. Przypominam pytanie, kto ze sztabu szkoleniowego odpowiada najbardziej? Trener Piotr Zinkiewicz. Trener Piotr Zinkiewicz. Not correct. Pytanie przechodzi do kapitana drużyny. Trener Bogdan Zając. Tak jest. Została tylko jeszcze jedna odpowiedź. Oczywiście sztab szkoleniowy nie jest zbyt duży, dlatego też może to być ułatwienie. Trener Stanisław Gadziński. Czy? Narada. Poprawnie. Narada, może tam powiedzieć. Dla kolegów Gadziński. Proszę na radę. Trener Rafał Grzyb. Kurde, choćbym chciał. Nie. Czy nie, możemy zapytać, czy Kiero wchodzi do sztabu szkoleniowego? Tak. To tak. No to nasza odpowiedź Arkadiusz. Sens. Co? Niestety nie, panowie. 2-0 dla kandydatów na piłkarzy. Odpowiedź numer 3, która nie została jeszcze uwzględniona, to jest Gerard Juszczak. Zapraszam następnych zawodników w kolejności. Przypominam, mamy już 2-0. Pojedynek Bartłomiejów i Bartoszków. Trzymamy ręce na stoliczku i pytanie jest następujące. Które posiada 5 odpowiedzi. Kto oprócz łysego Jara najczęściej przebywa w maserni? O, bardzo szybka. Bardzo szybka reakcja. Iwan Runie. Iwan Runie. Prawidłowa odpowiedź i najwyżej punktowana. Zapraszam do swoich rzędów. Xavier, tak na szybkiego, twój ulubiony bramkarz, który jest twoim, że tak nazwę, idolem. Mhm. Myślę, że wymienię tu Manuela Neuera. Bardzo mnie to cieszy. Rozumiem. Rozumiem żarty z tej strony. Na razie przegrywacie 2-0. Przypominam. Ale już wracając do pytania. Paweł Steinburs. Paweł Steinburs. Wiem, że jest bardzo często, ale nieuwzględniony w tej ankiecie. Pierwsza niepoprawna odpowiedź. Pan piłkarz Ariel Borysiuk. Ariel Borysiuk. Korek, muszę sobie to przybliżyć chyba. Może Taras? Czy jest Taras Romańczuk? Jest, panowie. Zostały jeszcze 2 odpowiedzi. Jaków. Korekt. Narada drużyny przeciwnej. Czysto Maciej Makuszewski. Czy jest to Maciej Makuszewski? Niestety nie. Przechodzę do drużyny przeciwnej. No i panowie, ostatnia szansa, bo jak nie, to jak to się mówi, będziemy jutro szorować od samego rana, tak? Jest znów to samo, powiadam. Arek Szczęsny. Kiedyś musi się udać. Arek Szczęsny. Panowie, 2-1. Wracamy. Wracamy do życia. Znów zapraszam kapitanów drużyn. Kapitanów drużyn. Już bez ucisków dłoni. Pytanie numer 4. Przypominam, 2-1 dla kandydatów na piłkarzy. Pytanie numer 4 posiada 4 odpowiedzi punktowane. Kto z zespołu jest największą marudą? Odpowiadać trzeba? Oczywiście, że trzeba. Takie są zasady tego konkursu. Dawaj, Maki. Najwyżej punktowana odpowiedź. Zostały 3 odpowiedzi. Mystyk, no nie sposób nie wspomnieć o twoim podpisanym kontrakcie. Nie będę zadawał, ile będziesz zarabiał, bo na pewno takie będzie pytanie kibiców, ale powiem ci, czy zapytam może inaczej, jak określisz te minione ostatni rok i jaki był w twoim wykonaniu? No na pewno jeden z lepszych, tak, bo sporo minus złapałem. Oby to procentowało, tak, w tym sezonie jeszcze. No, liczymy na to bardzo.
Dobra, ale teraz wracając do zabawy. Kto z zespołu jest największą marudą? Typuję naszego kapitana Tarasa. Taras Romańczuk. Ej, kurde, grzybek nie działa. Chyba się zepsuł, no. Brawo. Brawo. No właśnie, tak. Dobrze, przechodzimy dalej. Bartek, może do ciebie później jeszcze wrócimy, oczywiście, jak do następnego punktu dojdziemy. Iwan Runie. Iwan Runie. Została tylko jeszcze jedna odpowiedź i bardzo wielka odpowiedzialność ciąży na kapitanie drużyny. Ale na trzy szanse, spokojnie, każdy to strzeli. Raz, dwa. Ale no nie można tak. 3 sekundy, panowie, nasz czas jest ograniczony. No to myślę, że to może być kolega z pokoju Makiego Ariel. Korekt. 2-2. 2-2. Nie sądziłem, że będzie aż tyle emocji. Bym powiedział prawie jak na grzybach, ale nie będę tutaj używał takiej terminologii. Zapraszam następnych. Mam nadzieję, że to pytanie wzbudzi więcej emocji. Panowie, rączki na tych są, dobrze. Są tylko 3 punktowane odpowiedzi w tym pytaniu. Bardzo bym prosił o cinę z tamtej strony. Czas na zastanowienie przyjdzie potem. Który z zespołów Ekstraklasy zaimponował mi najbardziej? To było przed zadanym pytaniem. Ale co z tego? Może. Mogłem nie dokończyć pytania. Mój błąd, to zakończę tak. Który z zespołów Ekstraklasy? Raków Częstochowa. Brawo, najwyżej punktowana odpowiedź. Ależ tu jest fenomenalny pościg. Bartuś, wróciliśmy do ciebie. Zobacz, dobrze, żeśmy tak ustali. Powiedz mi, jak ci było na wypożyczeniu? Dobrze, pograłem. Tego chciałem. Wróciłem. Mam nadzieję, że też pogram. Na PlayStation. Też mam taką nadzieję. Ale wracając już do pytania. Lech Poznań. Lech Poznań. Panowie. Zna? To widać. Oprócz jak innych, to nie znam. I jedziemy dalej. No, niech będzie w Krakowie. Pierwsza błędna odpowiedź. Panowie, przypominam o tym, że czas na odpowiedź jest bardzo krótki. Zagłębie. Czas na naradę, panowie. Czas na naradę. Ostatnie możliwe. Śląsk Wrocław. Aj, jest tutaj wielka nadzieja. Panowie, wszystko leży w waszych rękach. Jeżeli będzie dobra odpowiedź, jesteście zwycięzcami. Jeżeli nie, kto? Ja nie. Ja spokojnie. Nasza odpowiedź to... Pogoń Szczecin. Niestety nie! Tak jest! Tak zwany Dimitri Dimajew. Według naszych ankietowanych jest to Jagiellonia. Ja też dobrze. Niestety, jak to w tym programie czasem bywa, suchary padają dość często. Dlatego też zapraszam zwycięzców. Proszę o wielkie brawa. Przechodzimy wielkie do... brawa, nie. Wielkie brawa. Zupka, wszystko. Tak. Na oddzielnym talerzyku. Oczywiście pytam od razu kapitana, kto wystąpi w finale. Na Myska wytypujemy. I drugi. I Bartek. Dobrze, panie Bartku. Widzę, że kapitan wziął pełną odpowiedzialność. Wyznaczcie, który z zawodników będzie pierwszy. Zróbmy to w ten sposób. Do zdobycia jest 50 punktów, aby zwyciężyć. Wszystko wiadomo. 50 punktów do zdobycia na 100, także myślę, że ta punktacja jest całkiem niezła. Oczywiście później odkryjemy, ile tych punktów zdobyliśmy. A więc tak, zaczynamy pierwsze finałowe pytanie. A ja załączam stoper. 3, 4, start. Największy twardziel w drużynie to? Błażej Augustyn. Lubię go, ale nie chcę z nim być w pokoju. Maki. Najlepszy technicznie jest? Jesus. Smer Ważniak w drużynie to? Trener Kocz. Największy łakomczuk w zespole to? Ariel. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zrobiliśmy to bardzo szybko. Muszę...
muszę teraz szybko pod... Ale ja i tak już skończyłem. Tak, tu już nie możesz, ja sobie szybko zakreślę te odpowiedzi, które miałeś. Czyli był tutaj tak, tu był tak, tu był tak, tu niestety było a tutaj był a. Dobra. No, powiem szczerze, że jesteśmy bardzo blisko wygrania tego finałowego spotkania. Oczywiście 5 pytań, tak samo jak i u twojego poprzednika. Jeżeli pytanie, na które odpowiesz, będzie takie samo jak poprzednika, będzie sygnał tak, żebyś wiedział. Kurde. Jesteś gotowy? Mamy 20 sekund. Czekaj, ustawię sobie tylko stopę. Jak będzie, to powiesz. Tak, oczywiście będzie. Okej. Czy jesteś gotowy? Jestem. Nie patrz. Czekaj, ja też stoper muszę włączyć. Dobra, poszło. Największy twardziel w drużynie to? Taras Romańczuk. Lubię go, ale nie chcę z nim być w pokoju. Kiedzia Czernik. Najlepszy technicznie jest? Jesus Dimas. Pospisil. Smer ważny jak w drużynie to? Trendy w kosz. Arek Szczęsny. Największy walkowczyk w zespole to? Janek. Nie, żartuję. Dziękuję za odpowiedź. Teraz nastąpi podsumowanie punktacji. Zapraszam. 58, 58, 63. 70 punktów. Także mamy zwycięzców. Proszę o ogromne brawa. Również dla trenera Kocza, który został tutaj bardzo często wymieniany. Nie wiem czemu, nie, ja tego nie rozumiem. Naprawdę, ja uważam, że trener Jarosław opowiada bardzo dobre dowcipy. Dobra. Także na zakończenie już nie będę opowiadał żarcików, dziękuję bardzo. Nie, bo nie znam już. A, bo no dobra, jak już namawiacie. Taki żarcik na czasie oczywiście w tej chwili. Jak informatyk radzi sobie z koronawirusem? Używa antywirusa. Dziękuję Państwu. Trener Rafał Grzybsburger, może zaczniemy od tego, że bardzo dobre suchary podczas dzisiejszej familiady. Powiedz, przygotowywałeś się, czy to po prostu tak naturalnie ci przychodzi, masz taki dar? Obejrzałem jakieś 40 odcinków wcześniej Karola Strasburgera w familiadzie i coś tam w głowie zostało. Czyli bardziej to była taka praca twórcza, nie było niczego takiego od siebie? Od siebie zawsze coś jest, no ale to nie mam darów do takiego typu opowiadania kawałów, także... Mam nadzieję, że przynajmniej jakoś tak solidnie to wyszło, jeśli chodzi o formę zabawową tego konkursu.
To, że taka rzecz dzisiaj powstała, to też oznacza, że ten dzisiejszy dzień był troszeczkę luźniejszy od tych chyba wcześniejszych. Czy to było też spowodowane, czy tak rzeczywiście było, jak nam się wydaje? I czy to było spowodowane tym wczorajszym sparingiem? Na pewno, bo dzisiejszy dzień był bardziej poświęcony regeneracji, z tego względu, że te ostatnie kilka dni mieliśmy naprawdę intensywne, zakończone wczorajszą grą kontrolną w Zagłębiu Lubin i zawodnicy jednak potrzebują też troszeczkę takiego luzu, odpoczynku. No i dlatego ten dzień był bardziej w takiej formie zabawowej, troszeczkę regeneracji, takiego dotlenienia zawodników, aby złapali oddech przed następnymi treningami. Z trenerem Zającym rozmawialiśmy zaraz po tym spotkaniu, ale wiemy, że już po tym też nastąpiła analiza pewnie wstępna, a nawet i bardziej pogłębiona. Jakie wnioski już po tym spotkaniu tak na chłodno? Tak na chłodno. Przede wszystkim zależy na tym, żeby poprawić grę defensywną zespołu, bo tych bramek straconych na jesień mieliśmy naprawdę sporo i myślę, że te mankamenty były widoczne. Stabilizacja linii defensywy będzie nam naprawdę bardzo potrzebna. I myślę, że w tym meczu to się potwierdziło. Oczywiście straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry po rzucie karnym, no ale patrząc pod kątem całego spotkania, ta forma, jeśli chodzi o linię obrony, ogólnie całego zespołu, tak, była naprawdę na wysokim poziomie. Czy to, że dzisiaj jest taki dzień regeneracyjny, oznacza, że już jutro znowu będzie wyższy bieg wrzucony? Oczywiście, że tak. No, musimy mieć jakieś takie delikatne zejście, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, chłopaki złapali troszeczkę oddechu. Przed nami jeszcze kilka takich dni, w których tej pracy na pewno nie zabraknie. A przede wszystkim te gry kontrolne też będą jakimś takim wskaźnikiem tego, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. Luke, I'm your father. Sofie, fajnie chyba było, nie? Zajebiście. Wejdź, chodź, powiedz coś do kamery. Zajebista sprawa, ta familiada była. Fajnie się pobawiliśmy. Luke. Tylko maski brakuje tej. Darth Vader. A co robił Vader? No jak? Luke, I am your father. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.